Teraz patrzcie, tą znajdę, kurde. Złota pantera. Siemanko, Egon z tej strony. Kolejny dzionek, dzisiaj jest niedziela. Mamy 1,5 stopnia na plusie. A tak ciepło jest w miarę, wam powiem, mimo jest 1 plus, ale jest bezwiecznie, także bardzo fajna pogoda. Tam z tyłu za mną, nie wiem, tu w lusterku czy będziecie widzieć, jeszcze jest ciemno. Także dzionek dopiero wstaje. Także co? Spotykam się dzisiaj z Rafałem. Będzie fajny dzionek, tak myślę, także co? Widzimy się za chwileczkę na miejscu, gdzieś tam w parku. I do zobaczenia za chwileczkę, hej! No, i siemanko, dojechałem na miejsce. Jest ze mną Rafał. Dzień dobry bardzo. Rafał już tutaj jakiś pierwszy dołeczek ma. Poprawiamy miejscówkę, co ostatnio byliśmy tutaj z chłopakami. A jak co, nie będzie wychodzić, to pojedziemy sobie gdzieś dalej. Także mamy jeszcze tam placyk do przejścia. Zimno jest strasznie. 1 stopień, wiem, że jak na Polskę, jak mówicie, że minus 22, to mamy lato. O, piesek, ale mnie wystraszył. Chodź tutaj. Dobra, widzimy się co przy pierwszych dołeczkach. No, jeszcze nie zacząłem kopać. A już Rafał krzyczy, że już ma pierwszą monetkę, wygrał konkursik. Ile masz? Tu jest 1 euro. Ale jest jeszcze. Jest jedyneczka, coś. Jeszcze coś tam jest, tak? Ale nie idzie się dogrzebać w tym błocie. O tu. O, o, dwójeczka? Nie, też jedyneczka. Też jedyneczka, pięknie. Czyli dobrze, no to o, jeszcze. Jeszcze jest? Jeszcze dzwoni, fasz. To jest rozpoczęcie. O, tu patrz, tu wyleciało coś. No, to będzie to. 5 centów. 5 centów, czyli 2 euro i 5 centów. No i graty, nie? Lecimy dalej. Super. Jest moja pierwsza monetka. O, patrzcie. Cyk, 20 centów. Ale biło tak mocniej, także. Nie, dobra. Ale jest 20 centów. No, tam Rafał miał przed chwilą 10 centów. A ja mam jakiś kawałek łyżeczki, widelca. Zobaczcie, kurczę, jak paruje. No, teraz widzę masakra. O, i kolejny sygnał. I patrzcie, 65-66. I ulubiona monetka tatusia. Jest dwójeczka. Także super. Rafał przed chwileczką miał dwójeczkę. A ja tutaj już mam kopnięte. Podejrzewam, że 20 centów. Stały sygnał 75. O. I tak jak mówiłem, jest 20 centów. No, tym razem Rafał przed chwilą, jak mówiłem, dwójeczka, teraz kapsel. A tymczasem jedyneczka. Trochę deszczyk zaczyna padać. Ale to co, jest przyjemnie. I lecimy dalej. O, śnieg zaczął padać. A tymczasem taki tam ołów. No, zaczęło sypać i to ostro. I kolejny fajny dołeczek. Mamy 2,50, czyli jedyneczka. I dosłownie kilka centymetrów dalej. Kolejna jedyneczka. I teraz stały sygnał 66 na żywo. Bardzo płyciutko. Może być puszka, może być nasza ulubiona monetka. Także zobaczymy. Nie wiem, przyknięte, czy nie, już patrzymy. O, może być nasza monetka.
Albo i nie. No, tu gdzieś jest. Tu gdzieś coś mam. No, nie będzie. Dwójka na pewno nie będzie. O! 1 centik. O, no nie dwójeczka, no ale zawsze monetka. I w kretowisku kolejna monetka. Zobaczcie, jest. O, 5 centów. Z Juliana. Oj, rocznik, nie wiem, 70 chyba czwarty. I teraz sygnał jak na kapsel. I patrzcie, ulubiona monetka i 20 centów, także 2,20. I to lubimy. I teraz dwie monetki koło siebie. 25 centów Juliana i 5 centów współczesne, pogryzione zębem czasu. Kolejna monetka. Już widzę, jest to 1 centik. One z reguły w pięknej patynce wychodzą. Juliana. I to jest który rok? Oj, zalepione błotem. No, 57. Kolejny depozycik. 4 monetki. I euro 70. No, jesteśmy kawałeczek dalej na kolejnej polance. I teraz 10 centów z 42. Bardzo fajna monetka, aczkolwiek one są cynkowe i często jak się wysuszą, to już jest, kurczę, stan ich kiepski. I teraz Rafał kawał łowił, a 5 centów z 51. O, piękna patynka. Teraz Rafał, co miałeś? Ołów. No ja też, ołów. No to zobaczcie, taki bardzo mocny sygnał. Jest coś napisane 12,5 z dziurką. Ale co to, to kurczę, nie mam pojęcia. Co masz, blaszkę od psa? Coś takiegoś. Aha, no chyba tak. Lecimy dalej. I teraz zobaczcie, serduszko na... Oko, oko, oko! O, i zobaczcie, jest jedyneczka. Ale jeszcze tu coś jest. O, tu 50 centów, euro 50. Nie wiem, czy coś jest. O! O, i tu zobaczcie. Cyk, co to jest? O, kolejna jedyneczka. Czyli 2,50. Dobra, już nic nie ma. Także mamy 2,50. No i Rafał kolejna znajda 10 centów. Tak jest, super. Tam nie wiadomo który, ale to jest tam międzywojnia. Także super. Pięknie. Zmieniliśmy miejscówkę. I konkursik wygrany, 1 euro. No i teraz ja mam taką pineskę Pierre Cardin. O, tam Rafał miał przed chwilą depozycik, 4 monetki. Oprócz tego jeszcze kilka monetek, także super. No i ja teraz dołeczek, patrzcie, 3 monetki, euro 10. Tu też mój depozycik, 4 monetki razem. No właśnie mówiłem, 4. O, no i super, nie? Tak jest. Lecimy dalej. Super. Teraz patrzcie, tam znajdę, kurde. Złota pantera. Kurde, nie, patrzcie, to wygląda jakby miało te, nie wiem, czy szafirowe, czy tam jakie, nie znam się na kamieniach. Oczy, tutaj białe jakieś brylanty i ogon jeszcze, który się rusza. Ale czad, kurde. O, jakaś zapinka. O, te drdzy z tyłu. Kurde, no, powiem wam, że... Myślałem przez chwilę, że to będzie złoto. Ale to... Jakiś bazarek. No ale kurczę, bardzo fajny, co? Ale super. No, także co? Jak nie kochać parków, nie?
i lecimy dalej. I teraz dziwny dołeczek. Tutaj 5 pensów i 5 centów. I teraz jakiś tam współczesny guzior i 50 centów. No ale to fajne, patrzcie, Rafał jaką figurkę ma. No fajny, no. Otwierasz, mamy, otwierasz. Możemy otwierać. Nie wiem, co to. Ale też tak waliło. No, jakieś coś od czegoś. Dobra. Czas kończyć wykopki. Rafał, jeszcze ostatnie szlify swoich znajdek. O, tu Rafa. Prawie wszystkie widzieliście. O, teraz fajnie widać. Tam ponad 7 euro. Otwieracz. Ouf. O, i to jest fajne, nie? Ta Budda. Budda czy coś tam, czy coś innego. Nie, to jest ten słoń chyba indyjski. Cholera wie. No, ale fajne. U mnie co? 14 euro. Fan dnia. O. Ta ala złota panterka. Kurde, no. Szkoda, że nie. O, jak się zaświeciło ładnie te diamenty. Zobaczcie, jaka jest piękna ta zawieszka. Szkoda, że nie prawdziwe złoto, kurde. No, no i co, i tyle, nie? No tak, co, fajny wypadek. Zarobiliście, bo. No, zobaczcie, Rafał, ile masz już wykrywać? Tydzień. No, tydzień czasu, a zobaczcie, jak już kosi. Także Simplex rządzi. Tak. Także jest super. I co, jak zwykle. A jak się podobało, to suby, lajki, pierdoły, komentujcie i tak dalej. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, Fiona, hej. Thank you.